Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach odbyła się konferencja zdrowia publicznego. Przedstawiciele sektora, m.in. prezes Narodowego Funduszu Zdrowia, dyskutowali o dobrych praktykach w publicznym systemie ochrony zdrowia, wyzwaniach i możliwościach w zakresie edukacji zdrowotnej, a także o medycynie stylu życia. Karolina Komada. Warunkiem bezpieczeństwa zdrowotnego jest dostępność do świadczeń zdrowotnych. I właśnie o świadczeniach zdrowotnych rozmawiano podczas konferencji zdrowia publicznego. Dyskusje dotyczyły m.in. edukacji w ramach programu Profilaktyka 40+. Badania dzielą się na trzy grupy dla kobiet, mężczyzn i pakiet wspólny. Badania profilaktyczne to jest potwierdzenie tego, czy jestem zdrowa, a jeżeli nie, to szansa na to, że zyskuje przewagę nad chorobą, którą ewentualnie wskazują te badania, zyskuje czas, mogę podjąć adekwatne leczenie i otrzymuje szansę na całkowite wyleczenie. NFZ organizuje wydarzenia namawiające m.in. do profilaktyki raka piersi. Jesteśmy organizatorami kampanii profilaktycznych, których przekonujemy, w których często już na miejscu można skorzystać z badań mammograficznych, no przełamujemy ten mit i przełamujemy tą niechęć kobiet, co będzie, gdy dostanę ten wynik, tą diagnozę. Podczas konferencji poruszono temat ustawy o jakości w opiece zdrowotnej i bezpieczeństwie pacjenta. To, co dla nas na pewno jest najważniejsze i właśnie z perspektywy ustawy o jakości, to jest dążenie do minimalizacji zdarzeń niepożądanych i też zgodnie z ideą Światowej Organizacji Zdrowia doprowadzenie do zero szkodowości w roku 2030. To jest taki bardzo odległy cel, ale myślę, że to jest coś, co powinno nam jakby przyświecać. I to nie nagłośnione w ostatnich tygodniach posiłki szpitalne będą poddawane kontroli jakości. Organizacje pacjentów będą zwracać uwagę na rozwiązania systemowe. To jest jeden z ważnych elementów, tak, jakość posiłków, ale nie jest to element kluczowy. O wiele ważniejsze jest to, czy pacjent wyjdzie z tego szpitala przekonany, że zastosowano właściwe metody leczenia, że zaproponowano mu szybki proces diagnostyczny, zaproponowano mu właściwe metody terapeutyczne w oparciu o najnowocześniejsze technologie medyczne, że lekarz do niego przemówił w sposób, który dla niego był jasny, że pielęgniarka wykazała się należytą troską. Akredytacja potwierdza spełnianie przez podmiot odpowiednich standardów. Zgodnie z ustawą udziela jej minister w formie certyfikatu na okres 4 lat.